Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z pytań i odpowiedzi na temat ROG Ali, czyli konsolki, którą testowałem niedawno. Wrzuciłem tutaj post na społeczności na YouTubie w sumie już dwa tygodnie temu. Abyście rozpisali swoje takie wątpliwości, pytania odnośnie konsolki. To jest taki pierwszy mój sprzęt tego typu i byłem nim mega zachierany, Aczkolwiek sam, sama, sama ta aplikacja Armory Crate, kiedy ją testowałem w pierwszym tygodniu, to znaczy w połowie pierwszego tygodnia robiła sporo, sporo problemów. Naprawdę, wieszała się bardzo często, jak gdzieś tam odpalałem grę, to były z nią, były z nią problemy, nie można było jakichś tam ustawień sobie przełączyć i tak dalej. Wszystko się zmieniło tak naprawdę w drugiej połowie tygodnia, kiedy przyszła aktualizacja która naprawiła 90% tych problemów z zawieszaniem. Tak więc połowę moich takich odczuć tej konsoli nagrałem z tym takim średnio działającym Armury Crate. To jest taka, wiecie, aplikacja, z której się wszystko odpala, tam masz dostęp do nagrywania, do, tych, do wszystkich ważnych rzeczy odnośnie tej konsolki, no nie? Więc tutaj był z tym taki problem i właściwie na to narzekało też sporo innych testerów, że dostali do testów konsolę która nie do końca dobrze działała w niektórych sytuacjach, no nie? I ciężko było niekiedy coś nagrać z konkretnych gier. Także niektóre takie gameplay, które, które oglądaliście, one miały jeszcze zaniżoną wydajność w stosunku do tego, co konsola będzie oferować na premiere. I jak musiałem już odesłać tą konsolkę, to dostałem taką informację. Właściwie zobaczyłem na YouTubie taki film, jak gościu pokazuje tą konsolkę swoją, którą miał wiesz, na dłużej, że. Wyszedł, wyszła jakaś aktualizacja, która podnosi wydajność konsoli o 30%. To jest ogromny skok, nie? Tak więc niektóre te benchmarki, które miałem na swoim odcinku, były zaniżone. Szkoda trochę, że Asus nie dał rady zrobić oprogramowania na czas testów ale myślę, że na czas premiery konsolki ogarnęli zajebiście. No dobra, na jakich ustawieniach i detalach młoda podwójna się pyta, na jakich detalach i rozdzielczości grałeś w Forza Horizon 5 i SnowRunner, że takie dobre wyniki, jaka jest różnica na baterii, a podłączenia do prądu. I tutaj tak, jeśli chodzi o detale i rozdzielczość, to rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080. Jeśli chodzi o detale, to dałem tam automatyczne, ale jak wszedłem sobie w te ustawienia zaawansowane, to były średnio Niskie. Niektóre ustawienia były na niskie, inne na średnie, ale właśnie cała sztuka polega na tym, że jak masz taki, wiesz, mały ekranik, gdzieś tam na wyciągnięcie ręki. To w ogóle te detale jakoś tak, no nie widać tego, że. Przynajmniej w fordzie, nie? Nie było widać tego, że grafika jest jakaś tam gorsza czy coś. I tak samo w Snowrunner. W Snowrunner chyba ustawiłem sobie naj, na najniższe ustawienia graficzne. Mało kiedy tak naprawdę grałem na zasilaniu z kabelka. Przeważnie sobie gdzieś tam ładowałem konsolkę, szedłem sobie gdzieś na zewnątrz pobrać przez godzinkę i wracałem do domu. Albo brałem ze sobą jakiegoś powerbanka czy coś, nie? Więc tak, różnica, jeśli, jeśli podłączymy do prądu, to różnica w wydajności jest. Wtedy możemy sobie włączyć ten tryb turbo, który zwiększa zegary, i wtedy też jest mocniejsze chłodzenie. No i to sprawia, że konsolka. No, Daje, daje lepsze osiągi. Nie mówię już o podłączaniu tego, tej zewnętrznej karty XR, ja miałem akurat do dyspozycji 3080, praktycznie wcale jej nie używałem, użyłem jej tylko do tego, żeby podłączyć sobie, wiesz, kabel eternetowy i tam szybciej pobrać jakieś gierki, żeby test przeszedł jakoś tam sprawniej, nie? Ale tak do grania to jej w ogóle, to tego w ogóle nie używałem, bo mnie w ogóle jarał sam ten fakt, że mogę wziąć taki sprzęt mały i wiesz, wyjść sobie i gdzieś tam pograć, nie? Więc jeśli chodzi o zwiększenie tych osiągów, to były, czy takie urządzenia na obecną chwilę spełniają wymagania gracza, którzy chcieliby pograć sobie na przykład w łóżku, trasie lub poza domem. Myślę, że na 100% obecne gry, które są teraz na rynku, jak najbardziej da się obsłużyć, ale właśnie co będzie z tymi grami na przykład za 2-3 lata? prawda? Nie wiadomo, teraz wychodzą te takie gry z otwartym, z dużym otwartym światem, jak te Star Warsy od Ubisoftu na przykład, nie? I na przykład grałem, o, w Dead Island 2 dograłem bez, jakby na tych słabszych ustawieniach, właśnie ciężko mi to porównać, nie, bo grałem na tych minimalnych ustawieniach, gra była nowa, pewnie nie było jakichś sterowników i ciężko było mi uzyskać stały klatkaż, tam było tak 40 i 20, 40 i 20, nie, tych FPS-ów przy takich naprawdę zamkniętych pomieszczeniach, więc Różne gry różnie reagowały na tę konsolkę i trzeba czekać na jakieś tam pacze. W przypadku Steam Decka jest podobnie, no nie? Że niektóre gry działają zajebiście płynnie, elegancko, a inne gry bez powodu, wiesz, skaczą FPS-y i, i ciężko jest uzyska uzyskać jakiś stały klatkarz. Ale tak, odpowiadając na twoje pytanie, jasne, jak najbardziej da się grać na tej konsolce w łóżku, w trasie, tylko musisz mieć co godzinkę gdzieś możliwość podłączenia tej konsolki do ładowania, to no nie? Bo ona się po prostu rozładuje czasie tej godziny. Plusem jest to, że można w niej wymienić baterię, bo wiesz, jak będzie się tak używał, że tutaj sobie na baterii pogram w godzinę, potem podłączę, naładuję, znowu pogram, podłączę, naładuję, to ona po jakimś czasie, no, nie ma co ukrywać, zużyje się, ale jest taki plus, że można ją wymienić, to nie jest bateria jakoś tam wlutowana w płytę główną czy coś, jest możliwość wymienienia, to urządzenie da się bardzo łatwo rozkręcić, bardzo łatwo da się tam graty powymieniać. Jeśli chodzi o e, chyba pamięć wewnętrzną, musicie sobie sprawdzić, jak to jest z pamięcią wewnętrzną i z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami, typu pamięć RAM, czy... Pamięć RAM podejrzewam, że jest wlutowana, tak samo jak i procesor, ale chyba da się pamięć wewnętrzną e, jakoś tam rozszerzyć, ale to musicie sobie poszukać jeszcze w necie, bo tego nie badałem. Porównanie wydajności do komputera stacjonarne, stacjonarnego chodzi chodzi o odpowiedniki. Wiem o co ci chodzi. Chodzi o to na przykład żebym porównał do i5 którejś tam generacji wydajność. Ciężko naprawdę, bo ten, no musicie mniej więcej patrząc na ustawienia danej gry, musicie mniej więcej wywnioskować jak ta konsola się spisywała i do czego można by było ją porównać. Czy w porównaniu do PC -ta się opłaca? No i tutaj odpowiedź jest Niejednoznaczna, dlatego że jeśli ktoś nie ma na przykład żadnego komputera, żadnej konsoli, no to bardziej mu się oczywiście opłaca kupić komputer stacjonarny, jeśli będzie chciał grać tylko i wyłącznie w domu. Natomiast jeśli ktoś często gdzieś wychodzi, wyjeżdża, jest cały czas w ruchu, albo nie wiem, no nie, nie jest związany z jakimś jednym miejscem i gdzieś sobie, wiesz, wychodzi i chce, ale chce jednocześnie w jakieś tam gry pograć na przykład jak ja jadę sobie gdzieś tam z kobitą, ona sobie gdzieś tam wychodzi na jakieś zakupy czy do lekarza ja mam jakieś 40 minut siedzę w samochodzie i nic, nic kompletnie nie robię, muszę w tym miejscu być, bo ona może wrócić za 20 minut, a może wrócić za 40 minut albo za godzinę, nie? I czasami zdarzają się takie sytuacje, że musisz po prostu poczekać czy jak jesteś w jakimś transporcie na przykład jedziesz sobie pociągiem i no nic się ciekawego za oknem nie dzieje, nie ma ciekawych ludzi do rozmawiania, to masz dwie opcje: albo powiesz, po, przeglądać sobie TikTok, albo posłuchać muzyki, no nie na telefonie. A tu byś miał taką konsolkę, gdzie byś mógł sobie przejść na przykład w forzie jakąś rzecz, która kończy się na przykład w czasie, kiedy dochodzisz, do, dojeżdżasz do domu, ale już sobie tą rzecz zrobiłeś, wiesz, powiedzmy, playlistę festiwalową zrobiłeś sobie w czasie jazdy pociągiem, nie? I to jest taka, no to jest bardzo fajne. Poza tym, Forza trzeba przyznać, że mega dobrze chodziła na tej konsolce i większość czasu właśnie spędziłem grając w Forze i w Snowrunnera. Czy nie, nie patrzy się w palce podczas grania w Forze Horizon 5 na jakich ustawieniach może grać płynnie? Ja grałem na takich średnio niższych, można powiedzieć, że większość były niższe te ustawienia, w rozdzielczości Full HD. Dzisiaj to jest po prostu HD. Hmm. Czy nie patrzy się w palce? Nie, po prostu one są gdzieś tam na boku, jak już się skupisz na tym ekraniku, na tym co się dzieje w grze, to kompletnie nie widzisz w ogóle co jest dookoła ciebie. Także lepiej na tej konsolce grać po prostu siedząc sobie gdzieś tam w kącie, niż idąc przez pasy na przykład yy, w ruchu ulicznym czy coś takiego. Sprawdził wszystkie ustawienia w Horizon 5 pod kątem klatek na sekundę, niskie, wysokie, średnie, ekstremalne i jeszcze coś w, w 1080p. Czy, czy to działa tak, że jeśli gra jest kompatybilna ze Steam Deckiem, to na tym też będzie działać? Steam Deck i Rock Ali to jest zupełnie coś innego. Na Rock Ali masz natywnie zainstalowanego Windowsa, na Steam Decku jest jakaś specjalnie zmodyfikowana wersja Linuxa. Także Steam Deck jest czymś zupełnie innym niż Rock Ali, jeśli chodzi o ten software. Niestety teraz nie mogę sprawdzić, bo jeszcze nie mam tej konsoli, ale myślę, że sobie zamówię. Niestety nie mogę teraz sprawdzić wszystkich ustawień. Po prostu włączyłem te ustawienia, wiesz, preferowane przez grę i tak zostawiłem i tak grałem. Bardzo dobrze to działało. Gra wyglądała OK. I można było sobie spokojnie grać, więc dla mnie bomba. Czy ta konsola jest w stanie uciągnąć w Horizon 5 całkiem sama bez żadnych mur? Tak, i to jest najlepsze właśnie, że normalnie 60 FPS-ów masz na tej konsolce. Wydaje mi się, że grafika jest trochę gorsza w 60 FPS-ach niż na konsoli Xbox Series X, ale grasz kompletnie bez żadnej chmury. W chmurze też da się grać, ale ja nie lubię tego, że zawsze jakieś takie drobne opóźnienie jest. Ja jestem przyzwyczajony do takiego wiesz, super płynnego grania jak na pc i te 60 fps ów na takim handheldzie jest dla mnie no może nie tyle kluczowe, ale ważne. W przypadku Fordy, na przykład, jeśli bym grał w jakieś tam Red Dead Redemption, wiesz, gdzie ta kamera powoli się tam rusza, nie ma takiej, wiesz, super szybkiej akcji, no to oczywiście z mógł... Wsółanie drogą jestem ciekawy, czy Red Dead Redemption poszłoby na, Steam... na Rock Ali. Się zawsze myli Steam Deck i Rock Ali. Czy opłaca się bardziej od, na przykład, Xboxa? Xbox to jest kompletnie inne urządzenie od Steam Decka. Na Steam Decku masz natywnego tego Windowsa. Wiadomo, że to jest konsola i to jest Konsola, ale obie służą do zupełnie czegoś innego. Tutaj grasz w transporcie. Xbox'em nie ma szans, żebyś pograł w transporcie, prawda? Kurde, nie porównywałbym w ogóle do Xboxa Rog Ali, natomiast na Rog Ali też możesz sobie bez problemu pograć w Game Pass. To jest w ogóle jedna z pierwszych konsol, która pozwala ci we w prawie wszystkie gry w Game Passie, Xbox Game Pass, pograć. Wiesz, pobierając sobie z Windows Store. To jest mega, bo. Często mam taką sytuację, że chcę pograć sobie w jakąś grę, albo inaczej. Widzę, że jest jakaś gra, średnio mnie ona interesuje, na pewno bym jej nie kupił. A potem ją pobieram na Xbox Game Pass, żeby pograć w nią. Szacuję, że przez kilka minut, a potem okazuje się, że jest to jedna z moich ulubionych gier. Bo wiesz, normalnie nikt bym mnie nie kupił, patrzę na jakiś tam game, gameplay na YouTube i myślę, Jezu, co za kraw! Nie chcę w to zagrać, nie? Ale testuję sobie to na komputerze. Potem sprawdzam, wow, super, no fajna gera, nie? I myślę, że Steam, że Rock, Ali jest taką konsolką, która pozwala właśnie sprawdzać, gdzieś tam, wiesz, jesteś w miejscu, gdzie nigdy byś w gry nie grał. Możesz sobie pobrać taką gierkę i przetestować ją, sprawdzić, o kurde, to jest naprawdę fajne, nie? Przeważnie te gry w Game Passie są jakieś tam starsze, albo jakiś rzut izometryczny, wiesz, po prostu mniejsze wymagania i ta konsolka jest perfekcyjna do tego, żeby sobie w takie gry zagrać i wiesz, je przetestować. Dla mnie bomba, bo jak już wspomniałem, mam sporo use case'ów dla ROG Ali. Co byś wybrał, Steam Deck czy ROG pod względem osiągów, jakie posiadają? Pod względem osiągów wybrałbym Rock Ali. Steam Deck ma na pewno lepszą kompatybilność, dodatkowo ma te trackbale, te takie trackpady to się nazywa, to takie po bokach. Ponoć one bardzo ułatwiają granie w niektórych strzelankach. Ja grał, miałem jakiś taki kontroler, on też w sumie był Steam Controller, się nazywał. Jego ten projekt finalnie wygasili. Już nie kontynuują robienia Steam kontrolerów, a bardzo fajne to było te trackpady, bardzo ładnie. No prawie tak jakbyś grał na myszce, mega, mega dobra rzecz. Ale to dyskontynuowali, i zamiast tego pojawił się Steam Deck. No i Steam Deck myślę, że ma sporą przewagę mając te trackpady. Wiem, że Steam Deck nie domaga w wielu grach, można teoretycznie na nim zainstalować Windows 11 i. Próbować grać w Xbox Game Pass w te, te gry z Xbox Game Pass, ale mimo wszystko wydaje mi się, że tak jak wam powiedziałem, to transkodowanie Windowsowskich skryptów na Linux Linuxowskie, ciężko powiedzieć, czy to będzie działać w jakiejś. Znaczy w tych wszystkich gierkach z Xbox Game Pass nie. Raczej Steam Deck zostawiłbym do gier, które są faktycznie wspierane na Steamie. No i moim wyborem, oczywiście jest Rock Ali, może w przyszłości pojawi się jakaś mocniejsza wersja. Tej konsolki, albo z jakąś lepszą baterią, czy coś takiego. Może bardziej bym na to poczekał, nie wiem, zobaczymy. Ale na, na ten moment rok Ali oczywiście w ciemnej wersji, nie w białej, chociaż biała pasowałaby mi do moich nowych słuchaweczek, które są. Powiem wam, że coraz bardziej się do nich przekonuje i są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Także, no nie wiem, może białą. Biała się chyba będzie. Brudzić. Zobaczymy. Jaka jest grafika? Grafika jest zintegrowana z procesorem, tam jest Ryzen Z1 Extreme. Czwartej chyba, albo piątej generacji? To jest w ogóle jakiś procesor mobilny. Do, do takich konsol, pomyślany specjalnie. I jaż ja taki techniczny nie jestem, żeby, żeby, żeby wiedzieć jak to tam działa, więc musicie sami sprawdzić. Ile maksymalnie wyciąga w Cyberpunku. Kurde, wiesz co, żałuję trochę, że nie pobrałem tego Cyberpunka, natomiast jest, są testy na YouTubie, gdzie można sobie sprawdzić, jak działa cyberpunk na rok ali. Ja z tego feed, co widziałem. Działa. I działa całkiem nieźle można grać. To jest dziwne dla mnie, bo cyberpunk no nawet na najniższych ustawieniach ledwo co działa. No ale widocznie widocz działa, więc chyba spoko. I czy jest to alternatywa dla Peceta? No, nie wydaje mi się, że nie. To znaczy, można podłączyć to do stacji dokującej i robić tam jakieś um, rzeczy na komputerze pracować na tym urządzeniu teoretycznie, używać jak jakiegoś takiego sprzętu typu laptop, nie podłączyć klawiaturę, monitor, i sobie na tym działać. To jest spoko dla osoby, która wiesz, ma konsolkę gdzieś o, na przykład dla kierowców ciężarówek, mają sobie taką konsolkę mają w plecaku gdzieś tam ładowarkę, podłączają sobie i grają, nie potrzebują nawet wtedy laptopa, ale jak wracają do domu i potrzebują na przykład rozliczyć się z piskusem, podłączają sobie tą konsolkę, epic Podłączają sobie monitor, klawiaturkę i robią sobie tam jakieś rzeczy na koniec roku, nie? To podejrzewam, że do tego mogłoby się przydać, a nie do tego, żeby zastąpić jakiś komputer. W, moim, w mojej ocenie, czy to jest możliwość, żeby coś takiego zrobić z tą konsolką, bo masz Windows, możesz sobie podczepić tam urządzenie do tego i tak dalej, ale w moim przypadku ja bym tego używał po prostu jako konsoli, czyli. Do tego, do czego została stworzona, nie? a nie do tego, żeby używać jej jakiejś takiej stacji roboczej, na której bym... można sobie złożyć jakiś tam film, na przykład na YouTube, jak w moim przypadku. Nie po prostu odpalasz sobie jakiś program do obróbki wideo i sobie montujesz. Ale ja jestem przyzwyczajony do mocnych sprzętów, niezawodności i raczej bym pracował właśnie na takich sprzętach niż na takiej konsolce. Czy da się dodać ram czyli pamięć RAM rozbudować jak w pce Nie. Nie można, bo RAM jest wlutowany w płytę główną, więc nie ma możliwości. Czy da się na tym grać w ETS a i ATS-a, co najmniej na średnich ustawieniach graficznych? Myślę, że dałoby radę nawet i na wysokich. Czy w 40 FPS-ach? Myślę, że można byłoby się zmieścić w 60 FPS-ach. Ja bym zostawił sobie takie testy na czas, kiedy już konsolę faktycznie będę miał na dłużej i będę Mógł w nią pograć normalnie i będzie miała już zaktualizowane wszystkie sterowniki i tak dalej. Czy działa na nim PS Remote Play? Mm. Można na nim zainstalować ten taki program, który pozwala ci odpalać grę na konsoli Twojej i streamować ją przez Wi-Fi. Bo wiesz, możesz grać w ten sposób też na laptopie, w gry z PlayStation, nie? Jeśli sobie weźmiesz laptopa, gdzieś tam w inne miejsce, masz konsolę i możesz sobie po Wi-Fi przesyłać obraz i grać w ten sposób. A pewnie tobie chodzi o tą nową usługę PlayStation, granie w chmurze, czy jak to się nazywa. Myślę, że jeśli da się odpalić to na zwykłym PC-cie, tą usługę PlayStation, to na takiej konsolce jak najbardziej. Ile kosztuje i gdzie będzie dostępny, jeśli chodzi o sklepy? We wszystkich takich elektronicznych sklepach, MediaMarkty, Xcomy i tak dalej, będzie można sobie konsolkę kupić. Fun fact, ostatnio Steam Deck pojawił się również w tych takich sklepach, typu MediaMarkty Media i tak dalej. I zgadnijcie, ile kosztuje. A konsolka ROG Ali 3700. Bez żadnych, wiesz, dodatków, tam tych kart graficznych. No po prostu konsolka, na której możesz grać. Kosztuje... ROG Ali w takich normalnych sklepach kosztuje mniej. Wiadomo, że jeśli chodzi o Steama, gdzie się normalnie Steam Deck'a kupuje i możesz sobie zamówić do Polski, nie ma problemu. Tam kosztuje dużo, dużo mniej. Ja nie wiem, skąd ta cena w sklepach tak naprawdę. Dzięki wam wszystkim za te pytania. Mam nadzieję, że rozwiałem kilka wątpliwości. Nie mogę się doczekać, kiedy już znajdę Trochę wolnej gotówki i sam zakupię sobie swoją wersję konsolki. A tymczasem trzymajcie się na razie Kia.